Dzień dobry z Hobart. U mnie dzisiaj przepiękna pogoda, 24 stopnie. No chyba se jaja robisz. No to zaraz zobaczycie, czemu se jaja robi. Jestem nad zatoką. Po chodniku i po trawniku. Brawo. Jest ogromna ilość jachtów i łodzi. Obstawiam, że każdy mieszkaniec czy każda rodzina ma swoją łódkę. Dzisiaj dzień lenia. Wybieram się na plażę, chociaż już sporo przeszedłem, bo myślę, że z 3 km. A jeszcze tak ze 2 muszę iść, więc w dwie strony wyjdzie 10 km. Idę po prostu na jakąś fajniejszą plażę, nie taką blisko centrum. Teraz możecie zobaczyć Hobart, Tasmanię z innej perspektywy. Jestem w Sandy Bay. Plaża dosyć wąska, ale dosyć sympatyczne widoki. Teraz udało się złapać trochę cienia. W wielu miejscach jest zakaz kąpieli. O, chyba będę wracać. Za dużo ludzi tutaj widzę. Wyczuwam świadków Jehowy, bo tam przede mną jest cyrk. Tak, miałem rację. Jeżeli dobrze pamiętam, to oni biorą chrzest w jakichś dużych zbiornikach i tam właśnie wchodzili do morza. To taka mała refleksja. Australijczycy są okropnie obleśni, bo są otyli, ledwo się mieszczą do samochodów. Właśnie przechodzę przez parking, więc widziałem. O, tam nawet za mną. Okropnie obleśni. No ale jak w markecie są do wyboru Pringlesy w promocji, duże za 2 dolary, a małe kosztują 1,90 dolara, no to wiadomo, że lepiej wziąć duże i szybciej się tyje. Dzień dobry, ziomeczki z Tasmanii. U mnie godzina 8:50. Dzisiaj wstałem 6:40. Wykupiłem sobie wycieczkę z biura. Jadę do Wine Glass Bay. Ale fajne muszelki tu są, ogromne. A, dobra, miałem mówić. Wycieczkę udało mi się kupić 20 dolarów taniej. Jadę takim busem 13-osobowym. Oczywiście są Azjaci, są dwie dziewczyny z Holandii, chłopak z Birmy, dwie Australijki, no i Polak. Zapowiada się super pogoda, będzie super relacja. Teraz jestem gdzieś w środku Tasmanii, nie wiem gdzie. No i do usłyszenia. Tutaj mamy chyba już od 10 minut. Wszyscy generalnie gotowi do drogi, ale Azjaci dalej foty strzelają. Pokażę wam później dokładnie, jak oni to robią, ale chyba nawet teraz za mną widać, jak tam dalej pozują. Ciotka od chłopaka z Birmy ma japonki i oczywiście te długie szaty. Już to widzę, jak ona 45 minut depnę pod górę. Chcieliście zobaczyć kangurki? Tu są. Słodziak. To są wolabi.
Teraz już wiem, gdzie jestem. Jestem w Swansea. Prawdopodobnie nazwa wynika z tego, że jest tu pełno czarnych łabędzi. Teraz witam Was z Coles Bay w drodze do Wineglass Bay. Przyszedł czas na kącik kulinarny. Chyba jestem w raju, ponieważ za mną jest ocean, jest piękna pogoda i za chwilę będę próbować ostryk. Nie zamówiłem takich typowo gotowanych, naturalnych. Zamówiłem takie z łososiem i warzywami. Za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda. Kosztowało to kupę kasy. I tak to wygląda właśnie. Wygląda smacznie. No to pojedzone. Te muszle z warzywami i łososiem bardzo smaczne. Te takie naturalne, tylko z pokropioną cytryną, to tak średnio. Jeśli ktoś lubi owoce morza, będzie zachwycony. Teraz tak dukam, bo zobaczyłem plażę i jest rewelacyjna, ale nie mam czasu na kąpiel, bo następna tam, gdzie właściwie mamy dotrzeć, czyli Wineglass Bay, tam będzie najlepsza. W sumie to mógłbym tu zostać. Łowić ryby, pić wino i tęsknić za Wami. Właśnie przed chwilą Azjatka z Hongkongu powiedziała mi, że ona nie zamówiła tutaj ostryk, bo u niej w kraju tutaj jest bardzo tanie. Ten słodek się nie był. Jestem w drodze do Wineglass Bay. Tym razem nie sam, z wycieczką. W sumie wycieczka za mną. I zobaczymy, co tam u góry. Pozdrawiam. Przyszli Azjaci, to porobiłem foty. Muszę się pospieszyć. To dotarłem do miejsca zwanego Wineglass Bay. W katalogach podróżniczych Australii, a szczególnie Tasmanii, jest to jedno z najczęściej pojawiających się miejsc na zdjęciach. Macie teraz okazję zobaczyć razem ze mną. Kumajcie to, zaraz będzie, ale urwał. I można powiedzieć, że jestem w raju. Do domu nie wracam. Będę jeść piasek dzisiaj. Bo jestem po kąpieli w oceanie. Rewelacja. Nie zmieniam zdania. Zostaję tu. Na śniadanie piasek. Na lunch kawałek trawy, na obiad chyba znowu piasek, a może w międzyczasie złowię jakąś rybę, zbiorę jakieś owoce. Zostaję tu. A za mną klasyk, Australijka. Droga powrotna z tej plaży to jakiś horror. Generalnie z całej grupy 13 osób
tylko ja i jedna Australijka zdecydowaliśmy się zejść i z powrotem wejść. Co prawda ona została trochę już za mną. Droga jest znacznie łatwiejsza niż ostatnia w górach, bo tutaj akurat są schody zrobione, wszystko przygotowane pod turystów. To jak miało być nago, to jest w sumie nago. Jestem ja nago i tylko ja nago.